Witam moi drodzy na kanale. Właśnie jestem po pierwszym uruchomieniu i pierwszej transmisji sygnału ATV w paśmie 23 cm za pośrednictwem nowo nabytej przystawki, którą tutaj zapowiadałem na swoim kanale. Jest to nic innego jak oryginalna przystawka TV736 podłączana bezpośrednio do transceivera JESU FT736R. Przystawka jest przewidziana na pasmo 23 cm. Podłącza się ją bezpośrednio do transceivera z boku. Omija część odbiorczą. Cały układ modulacji i demodulacji odbywa się w przystawce. Do przystawki możemy podłączyć sygnał wyjściowy z kamery, bądź też jakiś inny sygnał wideo z zewnątrz. Możemy podłączyć sygnał audio, jak również możemy wyprowadzić sygnały na jakieś zewnętrzne źródło, w tym przypadku telewizor, który widzicie tutaj. W tej chwili następuje transmisja na częstotliwości 1255 MHz. Jest to telewizja analogowa, kolorowa. Może nie jest to dokładnie tutaj do uchwycenia, ale możecie mi wierzyć na słowo, obraz idzie w kolorze. Szerokość pasma to jest jakieś 9 MHz, około 5,5 do 6 MHz zajmuje wizja modulowana w AM-ie. Pozostała część pasma jest to odstęp i część foniczna. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Na tą chwilę transmituję tutaj z małym poziomem sygnału za pomocą mocy wyjściowej możemy wymodulować nadajnik na większą moc. Może pokażę, jak to wszystko w tej chwili jest podłączone. Kamera podaje sygnał do przystawki, z przystawki wyjście na telewizor. Na tej chwili, na tą chwilę udało mi się uruchomić część nadawczą, jak również odbiorczą, tylko w tej chwili nie mam żadnego korespondenta. Ale będę chciał zaraz spróbować odebrać swój sygnał za pomocą analogowego tunera satelitarnego, który też na te potrzeby zakupiłem. Jeszcze go nie uruchamiałem. Spróbuję go podłączyć pod telewizor, no i spróbować poszukać w pobliżu tej częstotliwości swojego sygnału. Widzimy się za chwilę. Tak jak wspomniałem, w celu odbioru telewizji analogowej można posłużyć się starym tunerem satelitarnym. Udało mi się zakupić za praktycznie śmieszne pieniążki stary tuner. Próbuję go, że tak powiem, rozgryźć. Próbowałem odbierać swoją transmisję, ale na tą chwilę nie mogę odnaleźć, na którym kanale następuje transmisja. Podłączone mamy wejście antenowe poprzez przedwzmacniacz. Na razie jako antena robi kawałek drutu. Nic. Może na tym zakończę ten materiał. Jak uda mi się znaleźć dokładną częstotliwość odbioru, kanał na tunerze, postaram się pokazać to w następnej części. Mam nadzieję, że Was zainteresował ten materiał i zachęcam do odbioru swojej stacji na 23 cm. Cześć!